Cześć kochani, jeszcze raz. Tamto nagranko skończyło mi się jakoś tak, nie wiem, telefon mi się rozładował. Teraz też mam 8%, no ale dobra. A dzisiaj jest weekend boży, więc mam drina wiskacza z Kolum. A czemu nie? Czasami trzeba odpocząć od tego wszystkiego, no nie? Właśnie tam na tym nagranku wspominałam o Magikalu. O tej zrzutce, którą tam właśnie zrobił. Więc oczywiście, jeżeli ktoś chce, no to oczywiście może mu pomóc. Każdy ma wolną wolę. Tylko po prostu mnie zastanawia fakt, gdzie są te wszystkie pieniądze zebrane przez te wszystkie lata, ponieważ dla mnie on był pierwszym takim patostreamerem w internecie, który robił lajty praktycznie dzień w dzień, zarabiał na tym grube pieniądze i mnie to dziwi po prostu, że on nie odłożył nic z tego, a w nic nie było zainwestowane, ani w to mieszkanie na Urzędniczej, tylko tyle, że po prostu bardzo dużo pewnie pieniędzy szło na alkohol i na jakieś tam to jedzenie wiecznie zamawiane przez internet, czy tam też telefonicznie. A to też nie są jakieś tam mało pieniędzy, żeby codziennie żyć na jakimś tam zamawianym jedzeniu. Lepiej sobie zrobić coś, tak mi się wydaje przynajmniej. A tam jakieś inne. Zamawiać sobie cokolwiek, na przykład raz na jakiś czas, nie? Bo ja na przykład nie przypadam generalnie z jakimiś fast foodami czy czymkolwiek. Zresztą też mało ważę, mało jem. Także. No ale jak to woli, nie? No to już mniejsza o to. Tylko zastanawiam, no to wszystko też nie poszło na jedzenie, czy tam na alkohol. Gdzie on zarabiał właśnie 2-3 tysiące, czasami jeszcze więcej na jakimś lajcie. On miał praktycznie co drugi dzień lajta mieli odpalonego. Poza tym mieli jeszcze lajty takie 48H, mieli lajty kurde po tygodniu, po 2 tygodnie, gdzie zarabiali mnóstwo pieniędzy. Nocne spanie mieli nieraz. Gdzie nawet jak spali, to ludzie mu im wpłacali. Więc zastanawiam się, gdzie po prostu poszły te pieniądze. Dla mnie, nie wiem, trochę dziwne, nie? Bardzo dziwne. No ale to dobrze, no. Na pewno znajdą się tacy, którzy mu pomogą, no i dobrze. Tylko mi się wydaje, że to będzie na jakiś czas, no a za jakiś czas znowu będzie prosił i to tak będzie w nieskończoność, bo to tak się nie da na dłuższą metę. I słuchajcie, jedna kwestia. Zadałam pytanie w społeczności, czy chcielibyście lajta? Kiedyś też już na samym początku przecież zadawałam takie pytanie po, nie wiem, kilku dniach. Super, że tam opowiedzieliście się pozytywnie. Bardzo się cieszę z tego powodu, że większość jest na tak. Chociaż wiadomo, znajdą się też tacy, którzy będą mówili, że nie, bo są przeciwni. Bardzo się z tego cieszę, że taki jest wynik, ale no tak jak stwierdziłam na dzień dzisiejszy, no w najbliższym czasie raczej nie zrobię. Ja to nie Pinokio. Nie mam zamiaru zarabiać kasy na tym. No i tyle, nie? Także tyle mogę Wam powiedzieć. Ale cieszę się oczywiście z pozytywnego odzewu. Myślicie i tak, że pewnie zarabiam nie wiadomo jakie kokosy. Teraz tam pisaliście, że oczywiście włączyli reklamy, czy nie wiadomo co. No faktycznie są takie pieniądze z tego, że powiem Wam w tym przypadku, że Sławek co do zarobków na YouTubie, no to szczerze mówił Wam prawdę, że na tym YouTubie nie ma żadnych zarobków. Załóżcie sami kanał i sami stwierdzicie, ile zarabiacie na dzień i ile musielibyście nagrywać filmów, żeby cokolwiek zarobić. To jest jeszcze pytanie. Także nie ma co się spinać. Co do lajta, tak jak mówię, na razie nie zrobię nic, bo myślę, że jeszcze czas na to. No i tyle, ale mam nadzieję, że kiedyś się doczekacie tego lajta i kiedyś zrobimy, porozmawiamy sobie nie tylko o szkolnej, ale też
na jakieś różne inne tematy. Dla tych, którzy oczywiście chcą. Także miłego weekendu Wam życzę, a ja sobie będę pić teraz, nie pysznie jeść, tylko sobie kurwa będę drina pić. Wiskacza z lodem i z kolką. Macie jeszcze tą kolkę? Jeżeli wiecie skąd ten tekst, bo ja wiem. Taki trochę teraz na czasie. No. Dobra. Trzymajcie się, pa.